planowanej na ten rok w cyklu naszych spotkań tematyce kolejnych ważnych rocznic, które w tym roku przypadają a składają się jakby na obraz tego, czym jest niepodległość, jak była ona przez blisko 11 wieków naszej państwowości budowana, broniona, a kiedy była stracona. Podejmowano o nią walkę. Dziś, w sposób naturalny, związany właśnie z tą rocznicą, która się zbliża, tak niezwykłą, okrągłą rocznicą, ćwierć tysiąclecia, chciałbym, żebyśmy skupili naszą uwagę wokół tych, których możemy nazwać pierwszymi właściwie żołnierzami wyklętymi. To pojęcie, które spopularyzowane zostało nie tak dawno. Właściwie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, od momentu, kiedy w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przyjął tę inicjatywę, przygotował do podpisania, nie zdążył podpisać tej ustawy o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanych także niezłomnymi, to w istocie to zjawisko, które odczytujemy pod terminem, Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni jednocześnie. Było dla samych tych, którzy przyjmowali to brzemię na siebie w 1945-1946 roku, swego rodzaju świadomie przejmowaną pałeczką w sztafecie pokoleń, tych, którzy wybrali, podobnie jak oni, przed nimi los żołnierzy niepodległej, którzy nie liczą na to, że do niepodległości sami dojdą, ale którzy wiedzą, że ich czyn jest potrzebnym świadectwem, by Polska nie zginęła. Pierwszym powstaniem w walce o niepodległość może być za pierwsze powstanie w walce o niepodległość może być uznany zryw jeszcze Konfederację Barską wyprzedzający o lat 35, rok 1733, to jest 16 lat po Sejmie Niemym, kiedy rosyjska protekcja, rosyjska ingerencja, faktycznie już wtedy w 1717 roku. Odebrała Polsce Rzeczpospolitej realną niepodległość. Stało się to czytelne, jasne w momencie, kiedy po śmierci Augusta II Sasa z dynastii wettyńskiej w 1733 roku, to nie wola samych obywateli, tak jak wcześniej było, decydujących o tym, kto będzie zwierzchnikiem Rzeczpospolitej, kto będzie pierwszym wśród obywateli, kto przejmie na siebie ciężar odpowiedzialności za dobro wspólne Rzeczpospolitej. Ale wola sąsiednich mocarstw, a konkretnie wola imperatorowej Rosji, Anny Iwanownej w tym konkretnym przypadku, przesądziła, że królem został August III, i fakt, że na tron wprowadzony został władca w oparciu o bagnety sąsiedniego mocarstwa, a stało się to wtedy czytelniej niż kiedykolwiek wcześniej, bo po prostu Caryca nakazała trzem korpusom wojsk rosyjskich wkroczyć w granicę Rzeczpospolitej w 1733 roku, a żeby dopilnować przebiegu elekcji sejmików. Konwokacyjnych, a następnie samej elekcji, i tak przy poparciu znikomej mniejszości obywateli, bo większość wybrała Stanisława Leszczyńskiego wtedy, ale na straży skuteczności wyboru tej kolaborującej z Rosją mniejszości stało wojsko obce, wojsko rosyjskie. Nie było wątpliwości dla każdego, kto miał oczy otwarte. Nie zaciskał ich na rzeczywistość, że Polska, że Rzeczpospolita nie jest już wtedy, w roku 1733, niepodległa. I wtedy właśnie Stanisław Konarski, młody 33-letni piar, napisał jedną z ważniejszych książek w literaturze politycznej XVIII wieku. Sam napisze. Kilkadziesiąt lat później, najważniejszą na pewno książkę w całej polskiej literaturze politycznej, poświęconą rewizji liberum veto. Ale teraz mam na myśli jego dzieło pierwsze właściwie, Listy Poufne na Czas Bez Królewia, po łacinie, wydane w 1733 roku. I w tej właśnie publicystyce, wyrażonej łacińskim tekstem. Stanisław Konarski pierwszy raz starał się uświadomić swoim szlacheckim czytelnikom, że jest coś takiego jak niepodległość. Niepodległość, która jest czymś innym niż wolność indywidualna obywatela, niż wolność panowania na własnym folwarku, w własnej zagrodzie, że niepodległość jako warunek tej indywidualnej wolności obywatelskiej Ją poprzedza, że jest ważniejsza, że nie można o niej zapomnieć, że nie można skupić się wyłącznie na obronie swojej pojedynczej, indywidualnej, jednostkowej wolności, bo jak zapytał w swoim tekście Stanisław Konarski, gdzie będzie wasza wolność, kiedy Rzeczpospolitej nie będzie? To jest pytanie, które trzeba sobie było zadać w momencie, kiedy wydawało się, że żyje się dostatnio. Co z tego, że Rosjanie decydują o tym, kto ma być królem, skoro po latach nieszczeń związanych z wcześniejszą wojną północną, zaraz przemarszu wojsk panuje spokój, gospodarka się odbudowuje, a więc czego chcieć więcej? No, chcieć właśnie jeszcze tego, by móc los zbiorowy, los wspólnoty politycznej nazwanej Rzeczpospolitą. Mieć w swoich rękach, nie cedować tego losu na ambasadora rosyjskiego czy na jego zwierzchniczkę, imperatorową Wszechrosji. I od tego traktatu właściwie zaczyna się kariera słowa niepodległość, independencja w polskiej literaturze politycznej. Wcześniej oczywiście ono <laughs> występowało, ale na marginesie, przytłoczone całkowicie przez ważniejsze, bez porównania ważniejsze wyobraźni, w tym teatrum wyobraźni politycznej obywateli Rzeczpospolitej słowem wolność, libertas. Teraz nie chodziło o aurea libertas, ale chodziło o independencję, o niepodległość od sąsiadów, którzy zaczynają decydować za nas o tym, co będzie z Rzeczpospolitą. Za słowami poszły czyny. W 1733 roku zaczęły wiązać się samorzutnie konfederacje po województwach, Między innymi w Województwie Sandomierskim, jedna z pierwszych, konfederację ku obronie całości i praw Rzeczpospolitej. Ta można powiedzieć oddolna inicjatywa, czy raczej powiedzmy oddolny zryw znajduje swoją kumulację w 1734 roku w postaci Konfederacji Podlaską marszałkowską Adama Tarły z województwa lubelskiego. Ta konfederacja, przez którą przeszło wtedy przez dużą część Rzeczpospolitej, nie przez całą, ale przez dużą część kilkanaście tysięcy ochotników, była właśnie jakby taką próbą generalną oporu wobec zniewolenia, które przychodzi z zewnątrz. Trzech korpusów rosyjskich nie udało się oczywiście rozbić. Rosjanie wtedy za główny swój cel postawili sobie, Stłumienie w zarodku próby zachodniej interwencji na rzecz niepodległości Polski, bo była taka interwencja wtedy w postaci francuskiej wyprawy floty, która dotarła do Gdańska, by tam chronić Stanisława Leszczyńskiego jako francuskiego kandydata do tronu, ale popartego przez większość obywateli. W tym sensie był to nie tylko zachodni kandydat, ale kandydat po prostu wolnej Rzeczpospolitej na tron. Leszczyński nie mógł zdobyć korony w Warszawie, bo tu rządziła. Armia rosyjska, ale schronił się w Gdańsku i tam wokół Gdańska toczyły się, można powiedzieć, główne wydarzenia militarne tamtej wojny, wojny o koronę Polską, bo taką ona nazwę nosiła lat 1733-35. Przemoc wojskowa rosyjska okazała się silniejsza, determinacja większa od środków, które gotowa była zainwestować Francja w obronę Wolności Rzeczpospolitej i ostatecznie jak wiemy, Stanisław Leszczyński. Wyjechał do Francji, osiadł w Lotaryngii jako teść króla Ludwika XV, uzyskał tam, można powiedzieć, niezwykle luksusowe dożywocie na księstwie lotaryńskim, którym znakomicie zresztą umiał zarządzać. A konfederacji 1734-1735 roku, bo mniej więcej dwa lata trwała ta walka, ruchawka partyzancka, oni przetarli trakt, Kolejnym konfederatom, tych, o których dzisiaj będziemy mówili, i tych, których przypominać będziemy 1 marca, żołnierzom wyklętym. Była pani, ci oczywiście ubożsi, ci, którzy nie mogli potem wykupić się wysokimi parantelami rodzinnymi, pieniędzmi. Ci ubożsi poszli po prostu na Syberię. To była pierwsza grupa polskich partyzantów wolności, która idzie na Sybir, wyłapana przez wojsko rosyjskie wtedy, w 1734 roku. Przychodzą potem rządy Augusta III, zmieniających się jego faworytów, zmieniających się klik magnackich, programów politycznych, w których pojawia się myśl, reformy Rzeczpospolitej, odzyskania jej zdolności do autonomii, do samorządzenia sobą. To bardzo trudne zadanie w sytuacji, kiedy inni pilnują, żeby Rzeczpospolita takiej zdolności nie uzyskała. A dwory sąsiedzkie, przede wszystkim Rosja i Prusy, umawiają się między sobą, ażeby nie dopuścić do reform Rzeczpospolitej, ażeby Polska na własnych nogach Rzeczpospolita nie mogła stanąć. Na tym polega cała trudność reformy, która ma przywrócić niepodległość pod obcą kontrolą. I tu ujawnia się ten tragiczny dylemat naszej historii następnych ponad dwóch stuleci: czy można dokonać reformy zbawczej dla Polski pod okiem tych, którym zależy na tym, żeby Polska pozostała zniewolona? Jak przechytrzyć ambasadora? Kolejnego ambasadora. Nazwiska tutaj nie są ważne, będą się zmieniały te nazwiska aż do 1989 roku. Ale sytuacja pozostanie ta sama. Czy można tak? Czy też jedyną zdrową reakcją jest zerwać maskę z tej pseudo-niezależności, jaką formalnie przecież Rzeczpospolita się wtedy cieszyła i cieszyć się będzie w czasach PRL-u. I powiedzieć, że zostaje walka, że zostaje walka, bo łudzić milczkiem despoty się nie da. To właśnie są doświadczenia i dylematy trzydziestolecia panowania Augusta III, programu reform, który przygotowuje wtedy w oparciu o bagnety rosyjskie, familia książąt czartoryskich i rezultat tych reform. Można powiedzieć, stłumiony w zarodku, kiedy po śmierci Augusta III na tron zostaje wyniesiony znów kandydat rosyjski Stanisław Poniatowski, który przybiera sobie imię August. Stanisław August Poniatowski. Tragiczna postać, niezwykle utalentowany, inteligentny, znający świat z podróży w wieku lat 20. 21, 22, najpierw do krajów niemieckich, później do Francji i Anglii. A wreszcie ta najbardziej szkodliwa dla niego podróż, podróż na dwór petersburski, gdzie trafia ostatecznie do łóżka następczyni, właściwie żony następcy tronu, wielkiej księżny Katarzyny, i. Złamane zostaje jego serce, jak serce, można powiedzieć, dziewczęcia uwiedzionego przez silniejszą osobowość. Tą silniejszą osobowością nie był Stanisław August, była Katarzyna. Ona w pewnym sensie uwiodła tego słabego charakterem człowieka i do końca życia z tego uwiedzenia będzie korzystała. A był to człowiek na pewno dobrych intencji. Gdy idzie o dobro Rzeczpospolitej i wierzył w to, kiedy z nadania Katarzyny został postawiony na czele Rzeczpospolitej, że będzie mógł wykorzystać to nadanie dla dobra swojego kraju, dla reform, do których przekona ambasadorów, do których przekona samą cesarzową. Ale sama sytuacja, w której dochodzi do władzy, pokazuje już istotę systemu imperialnego zniewolenia. Bo na tym polega cała perfidia systemu imperialnego zniewolenia. Że choć Stanisław August jest oczywiście nominatem Katarzyny i dba o to znów wojsko, choć nawet bez tak ostentacyjnej przemocy jak 30 lat wcześniej, by wybór został zapewniony właśnie dla niego. Ale, jakby już przyuczeni tą wewnętrzną, uwewnętrznioną przemocą przez 30 lat, obywatele Rzeczpospolitej specjalnie się nie burzą. Nie trzeba tak wiele tego wojska, żeby dopilnować wyboru Stanisława Augusta. Nie ma realnej alternatywy dla niego. Starzy książęta czartoryscy myśleli, że to może jeden z ich rodu bezpośrednio, Adam Kazimierz Czartoryski, będzie tym wybrańcem, że wtedy uda się im przeprowadzić program reform w oparciu o e, jednego z nich o Czartoryskiego ale Katarzyna właśnie dlatego wybrała Stanisława Augusta żeby mieć kogoś słabego kogoś zależnego całkowicie od niej kto nie ma oparcia takiego jakie mógłby mieć Adam Kazimierz Czartoryski w swoim ojcu i w swoim stryju w potężnej familii właśnie w całym systemie Wpływów, jaki miała rodzina Czartoryskich w Rzeczpospolitej? Właśnie na tym polega istota imperialnej nominacji na stanowisko, żeby nominowany był człowiek słaby, całkowicie zależny od tego, który go nominuje, czyli od Rosji, czyli od Katarzyny. A jednocześnie, i na tym polega, można powiedzieć, ten mechanizm, z którym tyle razy będziemy mieli do czynienia w kolejnych wiekach, mechanizm kontroli. Nad Rzeczpospolitą, mechanizm blokujący możliwość odzyskania niepodległości. A mianowicie, skoro zostaje wybrany w pewnym sensie, można powiedzieć, człowiek znikąd, człowiek z łóżka imperatorowej, to rzecz jasna wielu ludzi zazdrości. Jak to? Dlaczego on, a nie ja? Niektórzy zazdroszczą zazdrość. Nie jest w ogóle dobrą cechą, wiemy o tym. Niektórzy zazdroszczą właśnie dlatego, że powoduje nimi taka niezdrowa zawiść, ale inni myślą o tym, że ten człowiek, który został królem, przecież nigdy nie będzie mógł godnie reprezentować Rzeczpospolitej, bo właśnie jest całkowicie zależny, w pewnym sensie od zarania swojego panowania, skompromitowany przez źródło swojej władzy. Skoro pojawiają się z różnych motywów budowane elementy opozycji, głębszych, płytszych, zawistnych, opartych na programie, opartych na czasem złym programie, wbrew wszelkim reformom Rzeczpospolitej, ale buduje się potężna opozycja wobec króla. Zróżnicowana, potężna opozycja. I to właśnie jest istota systemu panowania imperialnego nad Polską. Ono się nie opiera tylko na królu Stanisławie Augustie. Ono się opiera na tym, że przeciwko królowi jest opozycja, która także będzie ostatecznie odwoływać się do Rosji. Prosić ostatecznie, może Katarzyna usunie tego ciołka, jak go nazywano, od herbu poniatowskich i może wybierze wreszcie kogoś z nas. Może oprze się na lepszej, solidniejszej podstawie, godniejszej, z jakimś programem. Tak właśnie równoważąc i blokując wzajemnie żywioły polityczne w Rzeczpospolitej Rosja będzie sprawowała nad nią swoją kontrolę a żeby Stanisław się nie uniezależnił a żeby opozycja zawsze mogła przywołać go do porządku a żeby arbitrem w sporach wewnętrznych pozostawał Petersburg i używając tego mechanizmu Rosja doprowadza do Sparaliżowania autentycznego programu reform, z którym Stanisław August Poniatowski przystępował do sprawowania rządów w Polsce. Z wielkimi nadziejami na zarówno poprawę administracji państwowej, budowę efektywnego rządu, jak i ograniczenie, liberum veto i aukcje wojska. Wszystkie te cele ważne dla wzmocnienia państwa polskiego, dla przygotowania go do realnej niepodległości, miał nadzieję Stanisław August Poniatowski za zgodą Katarzyny realizować. Został pozbawiony szybko złudzeń, że będzie mógł to zrobić. Przysłany do kontroli nad nim ambasador młody, ambitny, energiczny Mikołaj Repnin zrobi wszystko, ażeby zgodnie z instrukcją Cesarzowej Katarzyny, a żeby żadna realna reforma się królowi nie udała. I jednocześnie, by upodlić Rzeczpospolitą, zaczyna realizować program Repnin, program podyktowany przez Katarzynę, z którym do dziś się borykamy w pewnym sensie. Program oparty na budowaniu systematycznego czarnego jakbyśmy to dzisiaj nazwali PR Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita jako czarna dziura na mapie europejskiego oświecenia, jako kraj wsteczny, reakcyjny, kraj, który nie może się sam rządzić, który wymaga opieki sąsiadów, bo jest zagrożeniem dla cywilizacji, dla kultury europejskiej, dla wartości europejskich. Katarzyna Używa tego potężnego oręża, które nie ona wykuła, ono istniało już wcześniej, ale używa z niezwykłą, można powiedzieć, maestrią do zniewolenia Polski. I z tym problemem, jak już powiedziałem, zmagamy się do dnia dzisiejszego echa ostatnich wydarzeń, sporów wokół ustawy IPN-u. Przecież nie wynikają z treści tej ustawy, ale wynikają z ponad dwójpółwiekowej... Obecności tej czarnej legendy Polski jako wroga wszystkiego, co dobre w Europie. W 1751 roku ukazał się dwunasty tom Encyklopedii Francuskiej, pomnikowego dzieła oświecenia europejskiego. W owym dwunastym tomie, gdzie pojawia się litera P, są dwa największe hasła poświęcone Polsce. Jedno po prostu Poloń, Polska, drugie plika Polonika, czyli Kołtun Polski. Oba prawie równie długie, obszerne rzeczywiście hasła, przedstawiające skrajnie negatywny stereotyp Polski Polski anarchicznej, polski dzikiej, polski, która nie ma żadnej kultury, Polski, która prześladuje tylko innowierców, która prześladuje słabszych, Polski rządzonej przez właśnie obrośniętych owym kołtunem polskim, zawszonym, ciemnych, prymitywnych, zapijaczonych, szlachciców. Niezależnie od tego, że były podstawy do rysowania tego rodzaju stereotypu, choć został on w gigantyczny sposób wyolbrzymiony, to z całą pewnością Polska tak nie wyglądała. I to, że tego rodzaju obraz był już funkcjonował na arenie europejskiej, podsycany przez najpierw jeszcze nie przez Rosję, ale przez Fryderyka II, przez pruskiego władcę, który zamierzał jako dzieło swojego życia zdobyć na Polsce pomoże, zaokrąglić w ten sposób swoje posiadłości, a jak się uda, to może i Wielkopolskę, by z Prus będących no, bardzo przypadkowym zlepkiem terytoriów uczynić zwarte e, terytorialnie i silne w Europie państwo. Mógł to zrobić tylko kosztem Polski. E, Fryderyk będzie robił wiele, by taki właśnie stereotyp polski. Za pieniądze, chociaż nie był bardzo rozrzutny, ale na to pieniędzy nie skąpił. Oczywiście na armię przede wszystkim pieniądze wydawał. Na taki właśnie czarny obraz Polski gotów był, był płacić. I oczywiście także ambasadorowie rosyjscy I wcześniej, jeszcze zanim Katarzyna nastała na tronie po zamordowaniu swojego męża Piotra III, <laughs> Wspierali tego rodzaju wizję Polski, która uzasadniała ich rolę nad Wisłą jako nadzorców, można powiedzieć, no, tych resztek świateł cywilizacji, które odbite z Petersburga spływają chociaż takim właśnie odbitym blaskiem do Warszawy, ciemnej, zapijaczonej, zanarchizowanej, nie nadającej się do życia w Europie Warszawy. Oczywiście nie chodzi o Warszawę, chodzi o całą Rzeczpospolitą, o ten obraz, jaki miał pokryć całą Rzeczpospolitą. Katarzyna wybrała sprawę dysydencką jako swego rodzaju modelowy proces wytoczony Rzeczpospolitej przed opinią europejską, w świetle którego to procesu Katarzyna udowodni swoją wyższość można powiedzieć, moralną w, w Europie, w całej przynajmniej Europie Wschodniej, a jednocześnie proces, który udowodni, że tylko Katarzyna może tutaj, ewentualnie dopuszczając do udziału innego oświeconego monarchę, czyli Fryderyka II, wprowadzać pewien porządek nad Wisłą. Katarzyna nakazuje ambasadorowi wymusić na... Sejmie Polskim równouprawnienie dla dysydentów. Przypomnijmy, że w tym momencie, czyli na progu lat 60. XVIII wieku, było w Rzeczpospolitej kilkanaście procent niekatolickiej ludności. Tylko kilkanaście procent, ponieważ mowa oczywiście o protestantach, którzy Zamieszkiwali głównie prusy, cieszące się bardzo dużym stopniem autonomii, przestrzegane jak najbardziej w Rzeczpospolitej oraz prawosławnych, których zostało niewielu, a to wskutek stosunkowo niewielu, a to wskutek procesu odpływu przez kilkadziesiąt lat, przez więcej, blisko 100 lat od prawosławia w stronę unii unii związanej oczywiście już z Rzymem a więc z religią katolicką z chrześcijaństwem w podporządkowanym autorytetowi papieża a więc kilkanaście procent dysydentów którzy są wykorzystywani odpowiednio przez Prusy i przez Rosję do organizowania opozycji która będzie Domagała się swoich szczególnych praw od Sejmu. Dlaczego powiedziałem szczególnych? Dlatego, że nigdzie takich praw, o jakie upominała się opozycja dysydencka, dysydenci w Wierze, katolicy w Anglii, protestanci we Francji czy katolicy w Rosji, nie mogli nawet marzyć. Ale to Polska była postawiona na ławie oskarżonych jako kraj nietolerancyjny. Choć jeśli idzie o tolerancję religijną, niezależnie od tego, że zgasło wiele jej świateł od połowy XVII wieku, od czasu najazdu prawosławno-protestanckiego na Rzeczpospolitą, najazdu zwanego Potopem szwedzko-moskiewskim, to jednak wciąż w Rzeczpospolitej nie było prześladowań religijnych. Na skalę choćby w przybliżeniu podobną do tego, co działo się w innych krajach europejskich. A więc zawiązano dwie konfederacje, protestancką i prawosławną, pod y, oczywiście opieką Katarzyny i Fryderyka, a co najgorsze, znaleźli się łajdacy także łajdacy w duchownych sukienkach, bo takich nie brakowało, także wtedy. Którzy wsparli projekt Katarzyny. W ten sposób zrobił karierę niewątpliwie prymas Tysiąclecia w negatywnym sensie, na pewno najgorszy w całej historii można powiedzieć, prymasostwa od 1415 roku się zaczynającej. Gabriel Podowski, kreatura Repnina. Człowiek, który jako ksiądz podobno odprawił tylko dwie msze w całej swojej karierze. Nie odstępowała go jego mieszczańska kochanka, z którą paradował w czasie wszelkich uroczystości kościelnych. Jako obserwator oczywiście w nich sam czynnie nie brał udziału, ale został postawiony de facto przez Katarzynę, przez jej ambasadora na stolcu prymasowskim w Gnieźnia, żeby dopilnować właśnie ustawodawstwa, które Katarzynie było wygodne. Jeśli trzeba, to nawet oderwania kościoła katolickiego w Polsce od Rzymu i uczynienia kościoła narodowego w Polsce. A by ten system pochwalić jako postępowy, bo przecież podległy Katarzynie. Sam Voltaire napisał trzy specjalne broszury sławiące Gabriela Podowskiego jako wyjątkowo postępowego działacza oświeceniowego, europejskiego, zasługującego na poklask całego, można powiedzieć, cywilizowanego świata. Oczywiście w kontrze do obrazu całej reszty sfanatyzowanej, dzikiej Polski, niecywilizowanej, która nie rozumie światłych reform prowadzanych przez Katarzynę. Katarzyna wykorzystuje jednocześnie te wrogość rozpętaną wobec króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dużej części elit politycznych Rzeczpospolitej, żeby zmanipulować tak tę opozycję, by wciągnąć ją właśnie do owego najgłębszego upodlenia i podziału w Rzeczpospolitej. I rzeczywiście korzystując z niskiego poziomu horyzontów politycznych takich ludzi jak Karol Radziwił, panie kochanku, najpotężniejszy magnat na Litwie, Oczywiście traktujący z ogromną awersją Stanisława Augusta Poniatowskiego, jako noworyszana na stolcu królewskim w Warszawie. Czy z kolei ambitnego, niezwykle biskupa krakowskiego, Kajetana Sołtyka, człowieka o dużo szerszych horyzontach, ale znów przez tę wrogość do króla i przywiązanie do starej dynastii saskiej, dającego się powodować właśnie takim motywom zawiści antykrólewskiej. Udało się doprowadzić Katarzynie i jej ambasadorowi do zawiązania konfederacji w Radomiu w 1767 roku, której uczestnicy mieli nadzieję, że obalą króla pod patronatem Katarzyny. Skończyło się na tym, że uczestnicy konfederacji radomskiej musieli przystać na warunki, jakie podyktował ambasador rosyjski, warunki których ostateczną, można powiedzieć, sumą była zgoda na wspomniane równouprawnienie dysydentów, co się bardzo wielu radomianom, jakich w skrócie można nazwać, nie podobało. I wtedy przychodzi szoki otrzeźwienie. Jak to? To znaczy, myśmy tutaj liczyli, że pozbędziemy się ciąłka, że odzyskamy niepodległość, co prawda odwołując się do Katarzyny, a okazuje się, że jesteśmy tylko narzędziem jej planów które służy osłabieniu i króla, i nas, i pohańbieniu Rzeczpospolitej, i wprowadzeniu w dodatku ustawodawstwa, którego nie chcemy. Metodą tego ustawodawstwa było wyznaczenie delegacji sejmowej, bo zdawał sobie sprawę ambasador Repnin, że cały Sejm nie zgodzi się na. E, takie ustawodawstwo, które odpowiada Katarzynie, a zatem wybierze się garstkę ludzi, których można przekupić albo zastraszyć w stu procentach i to oni uchwalą to, co trzeba, a potem przedstawi się już na ostatniej zamykającej, można powiedzieć, sesji czy posiedzeniu Sejmu ustalenia owej delegacji sejmowej tylko i wyłącznie do milczącego zatwierdzenia, jak na Sejmie niemy. Tego było oczywiście za wiele. Wielu przedstawicielom obywatelskiego żywiołu, który nie wygasł jeszcze w Rzeczpospolitej. Jak to to znaczy? Tworzy się jakąś fikcję sejmu, jakąś grupkę ludzi, którzy wiadomo, że są kreaturami ambasadora, przez niego utrzymywanymi w otwarty sposób. I wtedy właśnie dochodzi do pierwszego otwartego protestu. Na przeciwko ambasadora, wszechwładnego ambasadora Repnina, staje 53-letni palestrant, czyli człowiek, który wybił się wyłącznie swoim talentem do procesowania. Jego rodzice jeszcze uprawiali e, ziemię w jednej wiosce własnymi rękoma. Józef Pułaski. Człowiek, który rzeczywiście swoją niezwykłą umiejętnością prowadzenia procesów stał się stosunkowo bogatym e, ziemianinem, e, ale który Prowadząc kolejne sprawy sądowe, nigdy nie tracił z oczu spraw Rzeczpospolitej. I on właśnie zalicza się do grona owych żołnierzy wyklętych roku 1734. Wtedy już przystąpił do powstania narodowego w obronie zagrożonej niepodległości. Wtedy się nie udało. Nie poszedł na Syberię. Był już zbyt znanym palestrantem, umiał dzięki rozmaitym możnym patronom, w tym czartoryskim. Obronić się przed najgorszym, czyli przed utratą życia i zesłaniem wiecznym w dalekie rejony Imperium Rosyjskiego. Ale już wtedy dał dowód właśnie własnemu zaangażowaniu patriotycznemu. Teraz stanął naprzeciwko Repnina, i kiedy ten usłyszał od płaskiego, skromnego przecież, no, stosunkowo w porównaniu z potężnymi magnatami, przedstawiciela szlacheckiego obywatelstwa, że nie będzie zgody na dyktowane z Moskwy i Petersburga reformy. Wtedy tupnął nogą Repnin i powiedział, że w takim razie on wprowadzi 50 tysięcy żołnierzy do Polski. Na co już zresztą stacjonowało kilkanaście tysięcy w tym momencie. Na co Pułaski odpowiedział, że choćby i 100 tysięcy wprowadził, to szlachta stanie do obrony zagrożonej, a właściwie już podeptanej niepodległości Rzeczpospolitej. W odpowiedzi, na co Repnin kopnął Pułaskiego, po prostu. Tej zniewagi oczywiście Józef Pułaski, ani żaden godny człowiek nie mógł puścić płazem. Oczywiście nie od prywatnej urazy. Czy zemsty zaczyna się Konfederacja Barska? To był wrzesień roku 1767. Wtedy już plany Konfederacji Nowej, innej zupełnie niż nieszczęsna Konfederacja Radomska, snuli niektórzy uczestnicy tej Radomskiej, zmanipulowanej przez Rosję Konfederacji. Na ich czele przede wszystkim największy statysta, biskup Kamieniecki Adam. Krasiński, to był prawdziwy mózg Konfederacji Barskiej. On myślał nie tylko o tym, jak zacząć ruchawkę, ale jak doprowadzić ją do szczęśliwego końca, gdzie szukać pomocy na zewnątrz. Myślał o Francji, o Austrii, o Turcji, o Krymie, o tym za chwileczkę jeszcze będziemy mówili. Chciał starannie przygotować to wystąpienie. Obok niego biskup krakowski Kajetan Sołtyk, najlepszy mówca na Sejmie. Owszem, wróg króla, zwolennik wettynów, ale w tym momencie, czyli w końcu 1767 roku, już tylko przekonany obrońca niepodległości Rzeczpospolitej. Bardzo ważny także niesymboliczny udział kobiet w przygotowaniu Konfederacji Barskiej. Czasem nam się wydaje, ta historia to jest dopiero Emilia Plater. Może, a może i to przesadzone, może to jest taki symbol, tylko tak czasem niektórzy powątpiewają w tę rolę kobiet w polskiej walce o niepodległość. Ona się na pewno nie zaczyna od Anny Walentynowicz i pani Pieńkowskiej, bo przecież one we dwie uratowały strajk w sierpniu 1980 roku przed Lechem Wałęsą, który chciał go zlikwidować wtedy. Nie, ta historia zaczyna się co najmniej od czasu Konfederacji Barskiej. Od Anny Jabłonowskiej, księżnej Jabłonowskiej, która była jednym z mózgów także przygotowań do Konfederacji Barskiej. Była jedną z najlepiej wykształconych kobiet. Jej ojczym książę Jabłonowski założył takie towarzystwo naukowe Jabłonowskich w Dreźnie. No jedno z najświatlejszych, można powiedzieć, towarzystw w Europie Środkowej pierwszej połowy XVIII wieku. I córka umiała skorzystać z tej atmosfery domowej. Owdowiała niedługo przed właśnie Konfederacją, przed zawiązaniem Konfederacji Barskiej, a więc była osobą całkowicie samodzielną, dysponującą bardzo dużym majątkiem rozsianym po całym terenie Rzeczpospolitej. I to właśnie w kręgu jej, można powiedzieć, organizacyjnych kontaktów zaczynają się nawiązywać nici konspiracji. Pomysły na to, jak rozegrać wybuch tego. Pierwszego naprawdę ogólnonarodowego, ogromnego, wielkiego powstania w obronie niepodległości. Za chwileczkę jeszcze do jej roli wrócimy, a warto ją tutaj przypomnieć, bo to była także znakomita gospodyni na Mazowszu, właścicielka siemiatyczna, których będzie gospodarowała do końca, znaczy na Podlasiu i Mazowszu, wysokie, mazowieckie także należało do niej kilka innych miejscowości. W sumie była właścicielką chyba 15 miast stu kilkudziesięciu wsi, dwudziestu czterech folwarków, ale wzorcową właśnie była, można powiedzieć, gospodynią na tym ogromnym majątku i ogromne pod tym względem także zasługi pozostawiła tutaj. Ale o jej jakby dalszym zaangażowaniu jeszcze będziemy mówili w Konfederację Barską, chcę tylko właśnie wskazać na tę rolę kobiet w polskiej historii, która jest tak wyjątkowa, tak ważna, nie do zapomnienia. Kto by chciał, pół żartem, pół serio, że tak powiem, tę rolę w XVIII wieku sobie przypomnieć, może sięgnąć do znakomitej książki największego historyka polskiego tej epoki, Władysława Konopczyńskiego, książka zatytułowana Kiedy nami rządziły kobiety. Mowa o XVIII wieku, o czasach Izabeli Czartoryskiej, właśnie Anny Jabłonowskiej, Izabeli. Lubomirskiej i wielu innych wielkich pań, które kręciły wtedy polityką polską. E, otóż moment przełomowy przyszedł w nocy z 13 na 14 października 1767 roku. Repnin, który wiedział przecież, że ferment wobec jego wyjątkowo butnej bezczelnej dyktatury narasta, postanowił aresztować, senatorów Rzeczpospolitej, tych, o których wiedział, że przygotowują spisek. I rzeczywiście wysłał e, żołnierzy Dragonów pod dowództwem majora Osipa Igelsztrema, początkującego w swoim zawodzie porywacza Igelsztrem, e, który skończy później jako ambasador w Warszawie, e, rozgromiony przez szewca Kilińskiego w 1794 roku. W roku 1767 był młodym oficerem do specjalnych poruczeń. I właśnie pierwszą jego efektowną akcją było porwanie senatorów Rzeczpospolitej. Później będzie porywał m.in. Hana Krymskiego, ostatniego, a kiedy pojawi się w czasie rokowań pokoju ze Szwecją Warala, no, król szwedzki natychmiast podpisze pokój w 1790 roku, żeby nie ryzykować porwania. Już jakby wiadomo było, od czego jest Igelsztrem. Otóż Igelsztrem ze swoimi Dragonami porwał najpierw biskupa Sołtyka, czyli trzecią osobę w, w Senacie Rzeczpospolitej. No, po królu i po prymasie biskup Krakowski zajmował trzecie miejsce w Senacie Rzeczpospolitej. Porwał hetmana polnego koronnego, Hetmana Żewuskiego i jego syna posła na Sejm, niesławnej później pamięci Seweryna Żewuskiego. Wtedy. Oczywiście Seweryn jeszcze niczym na niesławną pamięć nie zasłużył. Porwał biskupa Kijowskiego Józefa Załuskiego, współfundatora pierwszej na kontynencie europejskim Wielkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Załuskich, tu w Warszawie w 1747 roku fundowanej. A więc dwóch biskupów, Hetman i jeden poseł, zostali porwani ze środka Warszawy. I wywiezieni do Kaługi na południe od Moskwy. W tej Kałudze, zresztą, może przypomnijmy, będzie jeden z ważnych obozów, do których będą trafiali żołnierze wyklęci. W 1945 roku to jest ta sama Kaługa, tylko że 170 lat później. No trudno, trudno było oswoić się obywatelom Rzeczpospolitej z takim pogwałceniem jawnym niepodległości, bo formalnie przez Rzeczpospolita była krajem niepodległym. A tu ambasador obcego państwa, przy pomocy wojsk obcego państwa, porywa senatorów, posłów, biskupów i wywozi do sąsiedniego państwa o parę tysięcy kilometrów dalej na wschód. Król, niemrawy protest, Wystosował, oczywiście, zbyty przez ambasadora Repnina, ale biskup Kraściński zdążył schronić się na Pradze w przebraniu. Dzięki temu nie został złapany. Podobnie Józef Pułaski, jako cieszący się wielką popularnością wśród braci szlachty. E, można powiedzieć, działacz polityczny. Podobnie kilku innych, którzy pociągnęli za biskupem Krasińskim na południe do biskupa Sierakowskiego, biskupa Lwowskiego, który także był wciągnięty do arcybiskupa Lwowskiego, był wciągnięty do przygotowań do spisku. I tam e, już na przełomie 1767 i 8 roku w dobrach m.in. właśnie księżnej Jabłonowskiej. Kukizowie pod Lwowem następowało zaprzysięganie kolejnych osób do, do przyszłej konfederacji, do spisku. Józef Pułaski wezwał do siebie swoich trzech synów i dwóch bratanków. Tylu miał, więcej nie miał. Wszystkich zaprzysiężono do powstania w obronie niepodległości. Jednym z tych synów będzie Kazimierz Pułaski. Późniejszy bohater dwóch narodów, ten, który zginie pod Sawana i który ma przepiękny konny pomnik w Waszyngtonie w połowie drogi między Białym Domem a Kapitolem. <śmiech> <śmiech> Pozostali synowie zginą w walkach tutaj, w Polsce. I tak właśnie jak Pułaski, wiele innych osób ciągnęło wtedy tam na południe, w okolice Lwowa, by. Zmobilizować się do walki w obronie całości, wolności i godności Rzeczpospolitej, w obronie także jej religijnej, chrześcijańskiej tożsamości. Józef Pułaski zorganizował pułk pod wezwaniem Krzyża Świętego. Kazimierz Pułaski będzie dowódcą czwartego, czwartej chorągwi w tym pułku. Ten ferwor religijny, przekonanie, że bronimy tutaj istoty tego, czym jest Polska, a tym jest katolicyzm i niepodległość. Bez katolicyzmu i bez niepodległości nie ma Polski, jest coś innego, coś, co Polska może tylko udawać. A więc połączenie tych motywów staje się, można powiedzieć, spoiwem ideowym o takiej mocy, które rzeczywiście oparło się. Najcięższym próbą, jakie przyjdą w następnych latach, a tymi próbami będzie niezdolność do wygrywania, do wygrywania z silniejszym, lepiej zorganizowanym, lepiej przygotowanym przeciwnikiem. To będzie właśnie doświadczenie losu żołnierzy wyklętych, którzy mogą organizować się w nieduże oddziały, mogą występować w polu, ale wciąż są z tego pola spędzani przez skuteczniejszych, lepiej. Wyposażonych, lepiej zorganizowanych, często trzeba powiedzieć także lepiej dowodzonych żołnierzy obcego imperium i tych, którzy z nim kolaborują w kraju. 29 lutego zaprzysiężona została w Barze Konfederacja. Stało się to 5 dni po tym, kiedy w Warszawie owa delegacja niesławna delegacja Sejmowa. Przyjęła wszystkie podyktowane przez Repnina warunki, w tym wieczysty sojusz z Imperium Rosyjskim. Polska oficjalnie jakby stawała się satelitą Rosji na podstawie tego sojuszu z 24 lutego 1768 roku. A zatem albo można było udawać dalej, że wszystko jest w porządku, że co prawda podpisaliśmy taki sojusz, który unieważnia, można powiedzieć, wręcz formalnie niepodległość Polski i uniemożliwia wszelkie reformy, które by pozwoliły Polskę wzmocnić, albo powstajemy. Niezależnie od tego, jak jesteśmy przygotowani, dłużej tego upodlenia znosić nie możemy. Przed takim wyborem stanęła Rzeczpospolita w końcu lutego 1768 roku. Biskup Krasiński. Bardzo gorąco namawiał, by jeszcze wstrzymać się z wybuchem Konfederacji, ponieważ po podpisaniu sojuszu z Rosją wojska rosyjskie miały opuścić teren Rzeczpospolitej, no bo wszystko jest w porządku. Polska uznała swoje zniewolenie, oddziały kolaboracyjne polskie będą same trzymały porządek na terenie Rzeczpospolitej, wojska rosyjskie nie muszą już tutaj być potrzebne. Na to liczył biskup Krasiński, uważając, że trzeba jeszcze zaczekać, aż te wojska rosyjskie odpłyną z Rzeczpospolitej, ale inaczej patrzył na to Józef Pułaski, patrzył na to, o ma prawnika. I to zawsze możemy się zastanawiać, które spojrzenie jest lepsze, czy prawnicy zawsze mają rację. Ale z prawnego punktu widzenia uważał, Józef Pułaski, że trzeba protestować, póki jeszcze nie nabrały mocy postanowienia sejmowe. A zatem nie można zwlekać, nie można czekać, aż Wojsko Rosyjskie odejdzie z Polski. Trzeba teraz zaprotestować czynem przeciwko pseudoprawu, jakie zostało w Warszawie uchwalone. I tak właśnie postawił na swoim Józef Pułaski i 29 lutego w barze pogranicznym miasteczku na podolu pogranicznym z imperium osmańskim zawiązana została konfederacja która rozpocznie najdłuższe powstanie w historii Polski bo to było najdłuższe powstanie w historii Polski przypomnijmy zaczyna się ono 29 lutego 1768 roku a w drugiej połowie sierpnia roku 1772, czyli cztery pół roku, ponad 4,5 i pół roku później skapituluje Jasna Góra. Ostatnia twierdza konfederatów barskich, a więc przeszło 4,5 lat, trwało to powstanie. Przewinie się przez Niego przez całą Rzeczpospolitą. Dosłownie nie było zakątka Rzeczpospolitej, gdzie by nie wybuchła w którymś momencie konfederacka walka. Przewinie się na pewno ponad 100 tysięcy ochotników. Niektórzy szacują 150 tysięcy. Blisko połowa z nich zginie w walce: albo trafi na Syberię około 14 tysięcy, albo straci majątek w tej walce. To była walka wymagająca największego poświęcenia. Bardzo łatwo w takiej karykaturze. Oświeceniowej, związanej właśnie z wizją owej polskiej anarchii, plika Polonika, wyobrazić sobie Konfederację Barską na sposób szyderczy. No Te bezładne kupy się gromadziły, rozpadały, byli ciągle bici przez rosyjskich żołnierzy i przecież niczego nie wywalczyli. Pokazali, że Polacy nie potrafią wybić się na niepodległość. To jest doświadczenie, które wiele dziesiątków lat w podręcznikach państw zaborczych i naśladującej ich szkoły krakowskiej były utrwalane w naszej wyobraźni. Pełnia pogardy dla tych, którzy, jak żołnierze wyklęci, idą w bój i nie patrzą na to, czy mogą go wstępnym bojem wygrać. To doświadczenie trudne. Doświadczenie, jak pięknie napisał historyk Konfederacji Barskiej, największy, jak już wspomniałem, Władysław Konopczyński, w którym rzeczywiście tysiące szlachty wchodziło do tego prostego odruchu buntu, niezgody na zniewolenie, no, nie możemy tak się pozwolić traktować. Nie było za tym głębokiej myśli politycznej, nie było wyrafinowanej kalkulacji, był odruch protestu nie możemy zgadzać się na upodlenie na to, żeby kopał nas obcy ambasador ale od tego odruchu od prostego gniewu na upadlającą Polskę gospodarkę ambasadorów rosyjskich rozwija się w toku tych krwawych doświadczeń konfederacji barskiej Głębsza myśl, właśnie myśl, że o niepodległość musimy się bić, że bez tego oporu nie pobudzimy innych, tych, którzy jeszcze siedzą w domach, tych, którzy myślą o papierowych reformach, do tego, ażeby naprawdę zajęli się naprawą Rzeczpospolitej. Jeśli nie w polu, to w gospodarce, w reformie obyczajów w naprawie obywatelskiej postawy. Nic nie wyraża może bardziej tego pierwszego godnościowego odruchu Konfederacji Barskiej od rozkazu mowy imć pana Pułaskiego do żołnierzy przed samą Bitwą Mianej. Cytuję. Jużeśmy dość pod uciążliwym nieprzyjaciela jarzmem jęczeli, Czas, by sromoty z imienia naszego zetrzeć plamę, a cudzym narodom okazać, żeśmy Polacy. My giniemy, ojczyzna żyje. My żyjemy, ojczyzna ginie. Żyjemy w ojczyźnie, niech też ojczyzna żyje przez nas, ponieważ jej całość teraz na garłach naszych i krwi naszej zależy. Ale dałby Bóg nieszczęściem naszym kupić ojczyźnie szczęście jej. Idźmy naprzeciw widocznej śmierci. Straciliśmy wszystko dla Boga, ojczyzny, straćmy i życie, które nam zostaje. Niech o tem wie daleka potomność, że jeśli ojczyzny bronić nie umieliśmy, wtedy umrzeć za nią umieliśmy. Wy zaś, którzy zdrowie wasze nad wiarę i wolność szacujecie, kiedy pewnie sił waszych pomocą utrzymać życia naszego nie chcecie, chciejcież pieszliwą ucieczką niestrasznej przyspieszyć nam śmierci. Koniec cytatu. To autentyczne przemówienie Pułaskiego przed bitwą. Pułaski mówi o Józefie Pułaskim, o regimentarzu, czyli jakby dowódcy wojsk konfederacji zawiązanej w barze. Nie miał wielu okazji do zwycięstw. Sam przez swoją taką gorączkę, można powiedzieć, wojskową, chęć bicia się okazywał. Swoim zwierzchnikom z Generalności Konfederackiej nieposłuszeństwo, i ostatecznie trafił pod ich areszt. Umrze, można powiedzieć, w takim areszcie konfederackim, a w każdym razie domowym areszcie konfederackim na początku 1769 roku, co nie zrazi wcale jego synów. Synowie przejmą po nim dalszą walkę i Najbardziej skutecznym ze wszystkich dowódców konfederacji okaże się właśnie syn Józefa Kazimierz, który nieraz będzie gromił w polu oddziały rosyjskie i kolaboranckie oddziały polskie dowodzone przez Ksawerego Branickiego. Zasłynie zwłaszcza wyprawa Kazimierza Płaskiego na Litwę, która poruszy całe Wielkie Księstwo Litewskie w 1769 roku. Zasłynie jego błyskotliwa akcja, która pozwoliła zdobyć Wawel, a potem zdobyć Jasną Górę w 1770 roku, jako główną twierdzę dla konfederatów. Tego rodzaju akcje przekonywały współobywateli, że trzeba walczyć, że walka nie jest absurdem. Zwłaszcza, że wiązała się z tymi akcjami. Polu, także myśl polityczna, którą reprezentował przede wszystkim biskup Krasiński, Adam Krasiński. Na czym ta myśl polegała? Kalkulacje były nieskomplikowane i wcale nie absurdalne. Jeżeli Polska ostatecznie dostanie się pod wieczną kontrolę Rosji, to przecież są kraje inne jeszcze niż Polska, które na tym stracą. Stracić może Austria długofalowo, która popadnie w zależność od Rosji. Ale tym bardziej straci bezpośrednio zagrożona wtedy ofensywą rosyjską Turcja, Imperium Osmańskie. A zatem Turcja była oczywistym sojusznikiem z punktu widzenia władz Konfederacji. I tam szukał oparcia Adam Krasiński, dyplomacja konfederacka. Szukała także oparcia dalej na zachodzie we Francji. Francja była zaniepokojona już postępami Rosji jako wielkiego imperium we wschodniej Europie w czasach Piotra I. Od tego czasu zaczyna się we francuskiej dyplomacji koncepcja tak zwanej barrière de l'Est, to znaczy bariery wschodniej czy wschodu, która opierałaby się na trzech filarach: Szwecji, Rzeczpospolitej i Turcji, bariery, która miałaby odgrodzić Europę od postępów imperializmu rosyjskiego, który mógłby zagrozić przewadze Francji na kontynencie europejskim, o to przecież chodziło dyplomacji francuskiej. Ta idea barier de lest odżywa w roku 1770 w dyplomacji francuskiej prowadzonej przez księcia Szuazela. Ta Dyplomacja sprawia, że Francja udzieli pomocy Polsce w dziedzinie wojskowej, przy pomocy instruktorów wojskowych, przy pomocy pieniędzy, przy pomocy szkolenia wojskowego. Ale co najważniejsze, od września 1768 roku Turcja wypowie wojnę Rosji. To Turcja wypowiedziała wojnę Rosji o Polskę. O to chodziło, to był powód wojny. Turcja nakazała opuścić wojskom rosyjskim. Teren Rzeczpospolitej. Skoro to tego nie zrobiły, Turcja wysłała do wieży, do więzienia ambasadora rosyjskiego i rozpoczęła działania wojenne przeciwko Rosji. Wtedy właśnie Konfederaci piszą swoją instrukcję dyplomatyczną do Hana Krymskiego. Warto przytoczyć może te słowa, bo one pokazują pewnego rodzaju myśl. Polityczną Rzeczpospolitej, która w rozpaczy szuka sojuszników dla swojej niepodległości. Szuka i nie wybrzydza. Szuka tam, gdzie może ich znaleźć, wszędzie przeciwko tym, którzy ją zniewalają. Szuka ich w takim razie w świecie islamu. I pisze tak wtedy Generalność Konfederacka w instrukcji dla posła Konfederacji Gabriela Porczyńskiego do Bachczy Saraju, czyli na Krym. Konfederaci piszą tak: przez zniszczenie praw naszych Moskwa chce przystąpić do zawojowania całej Europy. I jeżeli tejże potencji rosyjskiej uda się w polszcze robota i jeżeli wiara z wolnością będą wygładzone, wynika konsekwencja na zburzenie wiary w porcie ottomańskiej trwającej i na podbicie całego kraju wschodniego. Mamy tedy za rzecz sprawiedliwą i słuszną, zapobiegając publicznemu niebezpieczeństwu całej Europy, upraszać najjaśniejszego pana przez traktaty i różne przymierza z nami zjednoczonego, a żeby wojska swoje w kraj moskiewski jako najprędzej wyprawić raczył. No i raczył. Wyprawił. A więc ta walka o niepodległość Polski nie rysowała się jako absurdalny pomysł. Były siły polityczne w Europie, które też czuły się zagrożone przez wzrost potęgi rosyjskiej i przez umocnienie jej w środku Europy, w Warszawie, w Rzeczpospolitej. Jednakże jednocześnie myśl polityczna Konfederacji Barskiej znów jakby profetycznie zwraca się do wewnątrz Imperium Rosyjskiego, tak jak później aż do czasów posłania pierwszego zjazdu solidarności z 1981 roku do robotników Europy Wschodniej. Pierwsze takie posłanie to jest posłanie Konfederacji Barskiej zatytułowane wydane 7 marca 1768 roku, a zatytułowane Oświadczenie Konfederacji Stanom i obywatelom rosyjskim. Czego chciała Konfederacja od obywateli rosyjskich? Żeby ci walczyli o swoją wolność. I swoją tożsamość, zagrożoną zdaniem konfederatów, przez panowanie systemu luterańskiej, protestanckiej dominacji nad życiem narodowym rosyjskim. Systemu wprowadzonego przez Piotra I i kontynuowanego przez jego następczynię. To duch narodowy rosyjski jest gnębiony tak samo jak duch w Rzeczpospolitej Narodowy Polski przez obce mu zewnętrzne Importowane z zewnątrz despotyczne formy niemieckie. W taki sposób próbowano dotrzeć z propagandowym ładunkiem wolnościowym do samych Rosjan, do elit rosyjskich. <laughs> Przypomnijmy, że bezpośrednio przed pierwszym powstaniem, o którym mówiłem, tym z 1733 roku, był moment bardzo ciekawy, szczególny na tronie w Petersburgu. A mianowicie wtedy doszło do zamachu stanu w Petersburgu gdzie część oligarchów chciała zmienić system władzy w Rosji, zmienić na system podobny do Rzeczpospolitej, no w półdrogi między Rzeczpospolitą a Szwecją. System byłby oparty na wpływach wielkich rodów i stopniowym poszerzaniu wolności szlacheckich. To był rok 1730. Rosja próbowała przez chwilę przyjąć jakby ten model no, można powiedzieć szwedzko-polski, jaki się za jej zachodnią granicą rozwijał. I wtedy właśnie doszła do władzy Anna Iwanowna, która potargała te kondycje, czyli te warunki, które miały ograniczyć jej władzę i dać władzę współobywatelów yy, szlachcie rosyjskiej. Rosja zawahała się na krawędzi, można powiedzieć, wyboru swoich dróg politycznych, ale na krótko i poszła utartą drogą despotyzmu ale to wahanie było w Rzeczpospolitej pamiętane. Pamiętano, że wielkie rody moskiewskie dołgorukowów między innymi były zwolennikami ograniczenia władzy carskiej, a więc może do nich się odwołać, może szukać sojuszników w samym imperium rosyjskim. Jeżeli nie wśród Rosjan, to wśród kozaków, bo druga bardzo ważna odezwa wydana przez Konfederację Barską oprócz stanów i obywatelów rosyjskich miała za swoich adresatów naród kozacki. To znaczy pobudzić żywioł, który my byśmy dzisiaj nazwali ukraińskim, wtedy byłoby to zupełnie nieadekwatne określenie, bo chodziło o kozaków, którzy siedzieli czasem na, na Uralu, prawda, niekoniecznie na, na tym obszarze, który dzisiaj nazywamy Ukrainą, ale którzy tworzyli jakby osobny żywioł polityczno-etniczno-duchowy, w który był uznawany przez polskich nadawców tego listu jako potencjalny żywioł buntowniczy przeciwko systemowi rosyjskiego czy rosyjsko-niemieckiego samodzierżawia. A więc i kozacy są adresatami tej myśli politycznej, wolnościowej, niepodległościowej, która się wtedy już w 1768 roku rysuje. To są początki myśli prometejskiej, tej, do której nawiąże Józef Piłsudski. Zarówno przed jeszcze objęciem funkcji naczelnika państwa, jak i wtedy, kiedy będzie już w roli faktycznego włodarza polskiej nawy państwowej, próbował znaleźć sposoby zabezpieczenia polskiej niepodległości przez odwołanie właśnie do nierosyjskich żywiołów etnicznych, religijnych wewnątrz imperium sowieckiego. Ten początek myśli prometejskiej jest już tutaj. Już tu, w 1768 roku, jest poszukiwanie żywiołów, o które polska walka niepodległościowa mogłaby dodatkowo oprzeć swoje nadzieje na sukces. Ale sukces zależał oczywiście od zwycięstwa tu, w Polsce. To zwycięstwo nie było możliwe tak długo, jak długo Polska była podzielona. A Stanisław August, choć szamotał się, choć szarpał się, w sieciach zastawionych przez Repnina, to jednak nie umiał się z nich wyzwolić. Umieli się z nich wyzwolić czartoryscy. Czartoryscy, którzy byli znienawidzeni przez konfederatów, uważali czartoryskich za, no można powiedzieć, ród oparty o Rosję. Stąd też konfederaci chętnie plądrowali im dobra, konfiskowali proch, konie, wszystko, co się nadawało do zjedzenia, oczywiście także. Y ale jednocześnie czartoryscy nie przyłączali się ani na moment do jakiejkolwiek formy walki z konfederacją, a kiedy próbował ich do tego pociągnąć kolejny ambasador Michał Wołkoński, no bo Repnin został odwołany, no bo jego misja skończyła się nieszczęśliwie buntem, kryzysem, potrzebą walki na terenie Rzeczpospolitej zamiast jej uspokojeniem. W rozmowie z Michałem Wołkońskim stary Książę August Czartoryski użył tego właśnie określenia, które znamy z piosenki Jana Pietrzaka. Polska pozostanie Polską. Niezależnie od tego, co zrobicie tutaj, jako Rosjanie, jako nasi najezdnicy, my się do Was nie przyłączymy, bo dla nas najważniejsza jest Polska, która niezależnie od wszelkich wysiłków zaborczych mocarstw, pozostanie Polską. Ta krótka odpowiedź udzielona przez starych książąt czartoryskich ambasadorowi Wołkońskiemu świadczyła o tym, że część tych żywiołów politycznych, które opierały się do tej pory, miały nadzieję na reformę w oparciu o Rosję. No można powiedzieć, przejrzała na oczy i uznała, że to nie będzie możliwe. Wbrew narodowi, przeciwko narodowi nie można reformować kraju. I to jest bardzo ważna Nauka roku 1768, nauka niestety nieodczytana przez wszystkich. Później pojawią się tacy jak Wielopolski, którzy będą chcieli reformować Polskę dla jej dobra wbrew Polakom. Tego się nie da zrobić, to zawsze kończy się źle. Jeżeli próbuje się wbrew narodowi zrobić coś dla jego dobra, to oznacza, że nie jest to dobrem dla narodu polskiego. Bo, jak długo reformatorzy są oddzieleni od narodu, tak długo reformy służyć narodowi nie mogą. Służą zawsze zaspokojeniu ego reformatorów, którym wydaje się, że są światlejsi, mądrzejsi, lepsi od tej hołoty, która sama sobą rządzić nie umie. To jest także doświadczenie 1768 roku. Doświadczenie, które król. Stanisław August Poniatowski i idący z nim reformatorzy odbiorą w sposób pozytywny, to znaczy oni nie zrezygnują z programu reform, ale będą próbowali pozyskać w następnych 20 latach do tych reform opinię publiczną, będą próbowali pozyskać naród i w końcu im się to uda. Symbolem tego będzie 3 maja 1791 roku. Nie wbrew narodowi, ale w zgodzie z jego większością. To także była lekcja, to był wpływ Konfederacji Barskiej. Można przytaczać dziesiątki nazw bitew, potyczek najsłynniejszych dowódców, poza oczywiście Kazimierzem Pułaskim. Najdzielniejszym z nich, to na pewno wart wymienienia, jest Józef Zaremba, słynny dowódca Konfederacji na terenie Wielkopolski, w szczególności Jan Sawacaliński. Kozackiego pochodzenia, znakomity partyzant Konfederacji Barskiej. Oczywiście Konfederacja była w ogromnej większości szlachecką, ale brali w niej udział także kozacy, brali w niej udział także przedstawiciele chłopstwa, choć nie było ich wielu. Konfederacja wymaga także przypomnienia jednego z najbardziej perfidnych narzędzi, jakich użyła władza imperialna w celu sparaliżowania polskiego ruchu wolnościowego. Zanim była rabacja galicyjska, spowodowana przez urzędników austriackich w 1846 roku, żeby sparaliżować polski ruch, plany powstańcze wtedy w Galicji, był w 1768 roku ruch zwany Koliszczyzną. Chłopsko-kozacki ruch na Ukrainie, pobudzony przez agentów Katarzyny, przez agentów prawosławnych klasztorów, którzy realizowali założenie. Katarzyny, zniszczenia w zarodku ruchu niepodległościowego na rzecz wolności Rzeczpospolitej na przestrzeniach Ukrainy. Maksym Gonta, Iwan Gonta, przepraszam, i Maksym, żeleźniak, dwaj przywódcy tej straszliwej rebelii doprowadzą do śmierci co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób wyrżniętych w humaniu. Głównie tamta rzeź była najstraszniejsza, i w wielu innych mniejszych miejscowościach. Przeszła jakby do historii kulturowej Polski ta koliszczyzna, utrwalona choćby w śnie srebrnym Salomei Słowackiego. Jeśli Państwo sięgniecie do tego, to nic się dodać nie da do tych obrazów, jakie są utrwalone w śnie srebrnym Salomei, jeśli chcemy sobie wyobrazić. Rzeź Wołyńską 1943 roku. To wszystko stało się już wcześniej, w 1768. Ten sam sposób okrucieństwa. Tyle, że wtedy było jasne, kto je wywołał. Wtedy wywołali je agenci Katarzyny. Opisał to zresztą znakomicie, analizujący politykę rosyjską. Imperialną Karol Marx w latach 50. XIX wieku poświęcił osobne studium, można powiedzieć, jakimi metodami posługuje się Rosja, i opisywał koliszczyznę. Teoretycznie Marx, jako marksista, powinien się cieszyć, że jest bunt chłopski, prawda, który morduje panów, czyli szlachtę, a jednak opisał to nie jako bunt społeczny, tak jak musiała to robić historiografia również w PRL-u, <laughs> w pewnym sensie chwaląc morderców kozackich, ale Marks opisywał to w kategoriach wyłącznie zimnej kalkulacji imperialnej polityki rosyjskiej, która wykorzystała Koliszczyznę jako dywersję przeciwko Konfederacji Barskiej. Ta historia także przeszła do tradycji, bardzo głęboko zakorzenionej tradycji żydowskiej. Polecam Państwu taki film dokumentalny, on jest dostępny chyba na YouTube, Dybuk. Nie mam na myśli filmu żydowskiego fabularnego sprzed wojny o tym tytule, ale współczesny nakręcony chyba dwa lata temu film dokumentalny na terenie Humania w 2015 roku. Jeden z najlepszych filmów dokumentalnych, jakie w życiu widziałem. Dwie godziny rozmów z Żydami, Ukraińcami na tym terenie. Żydzi, którzy tam przyjeżdżają, no bo to jest miejsce dla nich święte ze względu na narodziny hasydyzmu na tym obszarze. I właśnie powracające wspomnienia 1768 roku, absolutny konflikt. Żydzi wspominający Polaków jako dobroczyńców, tych, którzy ich ratowali. Legenda o dobrej y, y, hrabiance Potockiej, która ratowała Żydów prawda, przed straszliwymi y, Ukraińcami, którzy ich mordowali. To wszystko jest tam jakby w pewnego rodzaju żywej kulturze pamięci odtwarzane. Y, otóż... Tę kartę także trzeba przypomnieć, straszną kartę rzezi na Ukrainie w 1768 roku, żeby pokazać z jakim przeciwnikiem Rzeczpospolita miała do czynienia. Przeciwnikiem, który był gotów użyć każdego elementu, od Woltera i jego sprzedajnego pióra, po Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gontę i ich mordercze siekiery, byle tylko sparaliżować polską, Niepodległość, polską godność, byle utrzymać Podległość Rzeczpospolitej. Kiedy wojna z Turcją skomplikowała całą tę sytuację, Katarzyna decyduje się ulec stale obecnemu w polityce rosyjskiej lobby prorozbiorowemu. Bo przecież w Rosji było cały czas e, trochę na dworze petersburskim takich przedstawicieli. Kasty urzędniczej, którzy mówili, że panowanie pośrednie nad polską nam nic nie daje. No Co z tego, że imperium kontroluje Warszawę, skoro my nie dostajemy majątków na Mazowszu czy na Białorusi, czy gdziekolwiek indziej na terenie Rzeczpospolitej? Trzeba dokonać rozbioru, żebyśmy coś mogli z tego mieć, prawda? z tego panowania nad Polską. To jest klika. Braci Czernyszewów, która wtedy właśnie w tym kierunku popycha Katarzynę. A oczywiście cały czas pracuje nad tym także Fryderyk II, który wie, że przecież całej Polski nigdy nie połknie, ale kawałeczek z łaski Katarzyny mógłby dostać. A może go dostać tylko wtedy, jeśli i Katarzyna sobie kawałek weźmie. I to jest także moment, w którym decyduje się dołączyć do tej. Idei rozbiorowej, zmieniwszy nagle front o 180 stopni, popierająca do tej pory Rzeczpospolitą Austria. To jest rok 1770, kiedy nawiązują się rokowania rozbiorowe w Petersburgu i kiedy Katarzyna zapala w końcu zielone światło do pierwszego rozbioru, zapala rozjarzonemu od tej myśli Fryderykowi II. I rzeczywiście rozbiór zostaje dokonany. Już praktycznie rzecz biorąc na początku 1772 roku, a Konfederacja Barska ciągle trwa, ta walka ciągle trwa i zostawia ślad w polskiej pamięci, który nie da się sprowadzić tylko do pytania postawionego przez tych, którzy nie rozumieją godności narodowej: tych, którzy mówią, że powstanie prowadzi zawsze tylko do klęski, do rozbioru. Otóż ten ślad Najgłębszy, jaki zostawiła Konfederacja Barska, można zobaczyć w scenie najpopularniejszej polskiej komedii. W scenie wzruszenia Cześnika Raptusiewicza z zemsty, kiedy bierze do ręki swoją szablę i wspomina panią Barską. To znaczy, to jest ten najpiękniejszy moment w jego życiu, kiedy walczył o niepodległość. Niezależnie od tego, co się potem z nim dzieje, to pani Barska wywołuje w nim. To najpiękniejsze wspomnienie walki o wolność Rzeczpospolitej, walki, która niezależnie od tego, w jak podłych warunkach jest teraz, jest bohaterem właściwie żałosnej farsy, to ona jest całym źródłem jego godności. Przecież o tym samym mówi Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, tam także echa Konfederacji Barskiej wracają. O tym mówi, Cała nasza kultura niepodległościowa, która w barze, w pieśni Konfederatów Barskiej i tej oryginalnej, i tej napisanej przez Juliusza Słowackiego, a otwierającej księdza Marka, towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Pamiętam, jak w rocznicę 150 Powstania Listopadowego na wiecu znaczy, to, posiedzę, to takie no, otwarte zebranie. NZS-u w Krakowie, strajkowaliśmy wtedy w celu zarejestrowania NZS-u, to był listopad 1980 roku. Śpiewali ten hymn, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, Adam Michnik i Antoni Macierewicz razem. Takie to były dziwne momenty i czasy. Otóż myślę, że nie do anegdot sprowadzając rzeczy, ale właśnie do najgłębszego wymiaru tej spuścizny barskiej. To właśnie poczucie, że ta ofiara dziesiątków tysięcy ludzi, którzy oddali wtedy swoje życie, ofiara zapisana, można powiedzieć, w setkach cmentarzyków rozsianych po całej Polsce. Najczęściej ich nie zauważamy. Czasem odkrywam gdzieś na jakiej wsi jakiś zapuszczony cmentarzyk. To cmentarzy konfederatów barskich, gdzieś pod wadowicami. Oczywiście. Pod muszyną, jak zapuścimy się na teren Wielkopolski, wszędzie, prawie w każdej miejscowości, pojedziemy na Litwę, wszędzie, na Białorusi, na Podolu, tych śladów jest pełno. To jest właśnie posiew niepodległości, który idzie na teren całej Rzeczpospolitej. Idzie w głąb i wschodzi. Ziarnem nie tylko kolejnych powstań, nie tylko powstania 1794 roku, kiedy znowu ta sama Anna Jabłonowska będzie wspierała powstańców Kościuszkowskich już u schyłku swojego życia, kiedy w roli weteranów będą występowali ci, którzy przyglądali się jako młodziankowie wyczynom swoich starszych braci, czy wujów, czy stryjów Konfederacji Barskiej. Nie. Obok kolejnych powstań, które będą oczywiście nawiązywały do tradycji Konfederacji Barskiej, równie ważne będzie dzieło reformy. Bo dzieła reformy nie podjęto by z taką determinacją, i nie wolno go przeciwstawiać powstaniom, ale właśnie ono się wywodzi z przekonania, że krew przelana przez tych powstańców, przez tych żołnierzy wyklętych, nie może pójść na marne. Ta świadomość towarzyszyła jako wyrzut sumienia Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Towarzyszyła tym, którzy na jego rozkaz tłumili powstanie, konfederację Barską. Przypomnijmy zresztą ten dramatyczny moment, uważany często za. Krytyczny punkt powstania, kiedy Stanisław August Poniatowski został tu w Warszawie porwany przez konfederatów. Na rozkaz Kazimierza Pułaskiego operację tę przeprowadził Stanisław Strawiński, prapradziad późniejszego kompozytora, wielkiego kompozytora rosyjskiego Igora Strawińskiego. Tu, w samym środku Warszawy, król został uprowadzony, wywieziony za rogatki, ale niestarannie pilnowany przekonał jednego z porywaczy do tego, że mógł. Uwolnić się i wrócić do Warszawy. Zrobiło to straszną prasę Konfederacji Barskiej w monarchicznej Europie. Przedstawiono konfederatów jako królobójców, chociaż włos z głowy Stanisławowi Augustowi nie spadł. Ale samego króla nie nastawiło to wcale, można powiedzieć, w jakiś zajadły sposób przeciw konfederatom. Uświadomił on sobie właśnie tę prawdę, o której wcześniej mówiliśmy, że wbrew narodowi. Wbrew tym dziesiątkom tysięcy, które widział z jaką determinacją walczą o wolność, której on nie umiał utrzymać, wbrew narodowi nie uda się dokonać reformy. Więc on próbuje podjąć tę reformę na nowo i udaje mu się to razem ze spadkobiercami konfederatów barskich, a Adam Krasiński będzie jednym z głównych na liście która podpisze konstytucję 3 maja w 1791 roku. Tak się buduje historia polskiej niepodległości, a nie na przeciwstawieniu powstań i reformy, ale na zainicjowaniu czynu reformatorskiego, czynem zbrojnym, bez którego ta godność narodowa nie może niczego zbudować. A bez godności nie tylko nie ma niepodległości, ale nie ma narodu i nie ma państwa. To najważniejsze chyba dziedzictwo Konfederacji Barskiej. Dziedzictwo, które zostało niezwykle głęboko uwewnętrznione w literaturze barskiej, w micie barskim, w kulturze baru, w wielkiej, można powiedzieć, spuściznie literackiej, która z tym dziedzictwem przez nazwiska Mickiewicza Słowackiego, Fredry, wpisała się. W sedno samą naszej tożsamości. I myślę, że nie powinniśmy zapomnieć o wielkiej rocznicy, o tym ćwierć tysiącleciu wielkiego polskiego powstania narodowego. Pamiętając także właśnie o tych, którzy gdzieś popędzeni przez rosyjskie wojsko, przez Kijów, przez Ural, dojdą aż do granicy z Chinami w tej wędrówce, peregrynacji. Sybiraków roku 1772. Najstarszych konfederatów będzie spotykał Jan Potocki, autor rękopisu znalezionego w Saragosie, jako zastępca przewodniczącego misji dyplomatycznej jadącej od cara Aleksandra I do Chin w 1805 roku. Właśnie na tej drodze do Pekinu jeszcze będzie spotykał ostatnich konfederatów barskich, którzy mieli tylko jedną prośbę. O księdza, bo oni księdza od czterdziestu kilku lat nie oglądali. I to właśnie wyraża także istotę wołania Konfederatów. Polska pod znakiem krzyża w imię Maryi walcząca o swoją niepodległość to jest testament Konfederatów barskich. Dziękuję Państwu bardzo.